gonitwa o puchar, o nagrodę prezesa Stadniny Koni Janów Podlaski. Jest to już czwarta gonitwa w tym roku. Brało udział 7 koni, 5 klaczy, 2 ogiery. I po raz kolejny wygrała klacz. Raz tylko się zdarzyło, że wygrał ogier. Do tej pory z reguły właśnie wygrywały klacze, więc tym razem też wygrała klacz. Klacz Andala pod Aleksandrą Bechtą. Druga była klacz Pilarosa pod Eweliną Żołną. Trenujemy cały rok, cały czas. Konie też są trenowane, więc zawodniczki znały swoje konie, jeździły na nich wcześniej. I konie były przygotowane, one też. A to jest trudna trasa tego? Trasa nie jest trudna. Sam wyścig jest trudny, trzeba pojechać mądrze, taktycznie, tak żeby zaoszczędzić siły konia na finisz. Trzeba znać swojego konia, wiedzieć, czy jest to koń szybki, czy jest to koń wytrzymały, żeby wiedzieć, jak pojechać. Także trasa nie, sam wyścig, zawsze każdy wyścig jest jakimś trudnością. Jechałam na Andali, no i było lekko pojechać na niej. Dała radę przyjechać cały wyścig. Emilia Szewczuk. Dominika Kleczyńska. Justyna Żebrowska. Joanna Szymko. Aleksandra Bechta. Brałyście dzisiaj udział w gonitwie. Proszę powiedzieć, jak ta gonitwa wyglądała? No, były duże emocje. Baliśmy się, że będzie ciężko nam ruszyć ze startu, ale wszystko poszło dobrze. No i mieliśmy predyspozycję od trenera. No i wszystko udało się. A proszę powiedz, czy dużo czasu i dużo wysiłku trzeba włożyć w to, żeby na przykład dobrze wypaść na takiej gonitwie? Trzeba trenować dużo? Tak, konie trenuje się, przygotowuje się do gonitwy przez kilka miesięcy. No jeździ się codziennie, przychodzi, no i pracuje się ogólnie z tymi końmi. A efekty są właśnie na wyścigach widać. Ja jechałam na klaczy Czerlina. Co to jest? To jest klaczka po Aslanie od Czambry. Tak? I no, jest bardzo, bardzo przyjemna, jest troszeczkę nerwowa, ponieważ ona zawsze tak się bardzo interesuje wszystkim, jest przejęta. Zresztą widać ona już na hali, jak wyjeżdżałyśmy, już była spocona, spieniona, to są nerwy, to nie jest jakieś zmęczenie, to są nerwy. Ale generalnie bardzo przyjemny konik, tak do jazdy, do pracy, bardzo wdzięczna, bardzo, bardzo fajna naprawdę. I bardzo się starała, bardzo ambitnie biegła, także... To my od dzieciństwa z koleżanką tutaj zarażone byłyśmy właśnie jazdą kon. No, przyszłyśmy tutaj do pracy i nauczyliśmy się jeździć właśnie w stylu wyścigowym i bardzo nam się to spodobało i fajnie, fajnie się jeździ. Ten jesienny pokaz zamyka sezon pokazów w Polsce. Białka go otwiera, jesienny pokaz w tym roku już szósty zamyka sezon pokazów w Polsce. I zresztą taka była jego rola i z taką intencją organizatorzy wymyślili ten pokaz, aby dać jeszcze szansę hodowcom zdobycia, a właściwie koniom zdobycia kwalifikacji do najpoważniejszych pokazów w Europie i na świecie, a więc do Pucharu Narodów, który jest za 3 tygodnie, potem do Czempionatu Europy i do Czempionatu Świata w grudniu w Paryżu. Przepisy ECHO wymagają, aby konie startujące w tych najpoważniejszych pokazach właśnie zdobyły kwalifikacje i ten pokaz umożliwia tym wszystkim, którzy nie mieli okazji do tej pory te konie zakwalifikować, taką kwalifikację zrobić. I zresztą świetnie tę rolę spełnia. W ogóle jest to pokaz, oczywiście jak każdy pokaz, niesie ze sobą elementy rywalizacji, wszyscy się troszkę denerwują i wiążą się z tym emocje, co jest oczywiście dobre i pozytywne, ale równocześnie to jest pokaz o takiej przyjemnej, towarzyskiej atmosferze. Wszyscy są troszkę bardziej na luzie niż w czasie Narodowego Czempionatu tu w Janowie. Ma to charakter spotkań, ludzie mają okazję wymienić poglądy, zobaczyć, jak się konie zmieniły przez ostatnie tygodnie. Nie ma już tak ogromnej presji, nie ma tego nacisku na wygraną. Wszyscy się cieszą i to widać. Ludzie naprawdę lubią ten pokaz.